to za patyczki? To są patyczki do Nordic Walkingu i ci, co oglądali film Camino, to wiedzą, że tam bardzo dużo osób chodziło o patyczkach takich Nordic Walkingu. Mi się marzyły takie patyki, ale nie miałem kasy i nie było gdzie też kupić, więc miałem takie z bambusa. I w ostatni dzień, gdy już opuszczaliśmy Santiago, na dworcu autobusowym ktoś zostawił normalnie te kijki, wsiadł, poleciał w swoją stronę do Ameryki czy do Australii i my tam parę godzin spędziliśmy na tym dworcu i nikt nie przyszedł po to i po prostu ja sobie je zabrałem. Także marzenia się spełniają. Marzenia się po prostu zwizualizowały, spełniły i teraz będę mógł, bo tutaj zobaczyłem, że jest szlak właśnie Nordic Walkingu. Chcę wypróbować to fenomenalne rozwiązanie do chodzenia po górach. W drogę. Znajdujemy się właśnie w kolejnym miejscu, w kolejnej jakby atrakcji Dolnego Śląska. Są to tak zwane kolorowe jeziorka. Są tutaj cztery jeziorka w kolorze żółtym, purpurowym, niebieskim i zielonym. Powstały one wskutek zalania starych kopalni i minerały, które tutaj wydobywano, zabarwiają wodę właśnie na te cztery różne kolory. Jest to bardzo fajna atrakcja, można tutaj miło spędzić czas, można tutaj biwakować, można tutaj coś zjeść. Także spokojnie można sobie tutaj spędzić pół dnia albo nawet cały dzień. To jeziorko za mną jest jeziorkiem purpurowym. Niestety one troszkę wysychają. Ostatnio było dosyć sucho i mało padało, więc woda w tych jeziorkach troszeczkę opadła. Zobaczcie, jaką ma przedziwną barwę. Ono jest nazywane właśnie purpurowym. A tam Łukasz lata dronem. Łukasz mnie wzywa. Świetnie. Co to, Łukasz, znalazłeś? Znalazłem kamienie. Proszę bardzo, to jest kamień Sagali. Odnalazłem kamień Sagali, moi drodzy. No, piękne. Tak. Pewnie te minerały właśnie zabarwiają to jeziorko. No to raczej tak, raczej na pewno. Widzisz? Bardzo. Popatrz, bardzo. Można z tego zrobić biżuterię. Albo podkładkę pod książkę, w sensie taką przytrzymaczkę do książki. Albo fotel dla krasnoludka. Albo fotel dla krasnoludka. No ty, to jest kreatywna. Dajcie znać, co jeszcze z tego można było zrobić. Co myślicie? Taki kamul, tudzież kamień. Spinaczka górska. No chodź, chodź, kochana. Idź, kochany. To jest kornik, słuchajcie, tak kornik
wyjadł sobie środek, zrobił taką słomeczkę z tego drewna i tylko szyszki tam w środku zostały. I mnóstwo takiego pyłu. Patrzcie, pył normalnie, taki mąka. Przeżarte, fuj. Całkiem inne wyobrażenie miałem o kolorowych jeziorkach. Myślałem, że to będą trzy piękne, ładne, kolorowe jeziorka. Gdzieś, wiecie, plażyczka, leżaczki. Dronem sobie polatam, będzie miło i sympatycznie. A tu się okazuje, że one są po prostu w górach. I idziemy, końca nie widać. To jest jaskinia, w której podobno mieszkają nietoperze. I podobno Kasia tam wejdzie do środka, zobaczyć. Nie, Kasia nie wchodzi. Tam na dole są nietoperze, ale wejście jest tylko dla niepełnoletnich, więc niestety nie mogę wejść. Czemu dla niepełnoletnich? Bo jest za niski sufit. Nie mogę, no po prostu nie wpuścili mnie, nie? To papa nietoperza. Gdybyśmy wiedzieli, że tak to będzie wyglądać, że trzeba się będzie wspinać, to byśmy tu przyjechali znacznie wcześniej, ale niestety no, czas nas nagli, musimy teraz jechać dalej do Jeleniej Góry, gdzie mamy umówione spotkanie z naszymi widzami, nie chcemy, żebyśmy czekali. Jest jeszcze jedno piękne jeziorko, jak się idzie wyżej, jeszcze jest właśnie żółte czy zielone. Zielone, jeszcze jest jedno piękne, ale jest kilometr, trzeba jeszcze iść do góry, no nic, dzisiaj odpuszczamy. Nacieszyliśmy oczy tym pięknym tutaj widokiem, ja się po prostu przeniosłem w czasie do Austrii, jest pięknie. A teraz schodzimy na dół, jedziemy do Jeleniej Góry i tyle dzisiaj będzie chyba, ale jeszcze zobaczymy, może coś się wydarzy. Można tu przyjechać, słuchajcie, 30 zł za dobę. Jest pole dla kamperów, przyczep kampingowych, pole namiotowe tak samo jest 30 zł, ogniska dla grup zorganizowanych 10 zł, no proszę. Całkiem spoko. No i najlepsze z tym wszystkim to, że jest pusto tutaj, to raz. Nikogo nie ma na tym polu namiotowym, natomiast kempingowym. Natomiast no jest tutaj w nocy totalna ciemnica, nie? Więc jesteście w środku lasu, macie te wszystkie jeziorka prywatnie. Więc to nie jest reklama, tylko po prostu zobaczyłem, że mają biwaki, zobaczyłem za ile, 30 zł to jest dobra cena. Więc jak ktoś by tutaj był kamperkiem, to zapraszam. Albo przyczepą, albo czymkolwiek. Jeden cycuszek. Nie? Taki stanik wikinga. Jedna miseczka, druga miseczka. Włamałem tutaj i są normalnie tutaj wina, no to jest piwnica na wino. A to zobaczcie, mają takie specjalne schody, po których toczyli beczki kiedyś.
kolejny vlog z kolejnego zamku. Tym razem jesteśmy na zamku Czocha w miejscowości Sucha, ale nie Beskidzka, tylko po prostu miejscowość Sucha. Jesteśmy w Karkonoszach i zwiedzamy sobie tutaj okoliczne miejscowości. Jest bardzo dużo właśnie takich pałaców poniemieckich, jakieś no, przepięknych. No, z tego co się dowiedziałem, zamek powstał w XIII wieku i miał bardzo ciekawą historię. Bardzo dużo różnych rodzin i ludzi tutaj mieszkali. Do tego stopnia, że w tamtych czasach powojennych chyba mieszkali tutaj greccy imigranci, a w głównej sali rycerskiej, której teraz jest piękne drewniane sufity i żyrandole, było normalnie bydło i zwierzęta tam trzymali, totalnie to zdewastowali, a później w czasach komuny wojsko przejęło ten teren i tutaj była taka straż graniczna i ten obiekt był całkowicie zamknięty dla zwiedzających. Nie można było tutaj w ogóle przyjeżdżać ani przebywać, bo wojsko po prostu przytrzymywało swoje jakieś tutaj arsenały. A jeszcze taka jedna ciekawostka jest taka, że w 1946 roku po wojnie bibliotekarka, która pracowała na zamku, dogadała się z burmistrzem miasta tutejszego i wywieźli po prostu, znaleźli tam jakąś komnatę ukrytą w bibliotece za regałami. No i wywieźli tam ogromne ilości złota, popiersi, jakieś insygnia władzy, jakieś z dynastii Romanowiczów i tam kogoś. Mnóstwo skarbów wywieźli. No niestety złapali ich, także daleko nie ujechali, ale no ciekawe, że tutaj były skarby i podobno właśnie w tych wszystkich rejonach mnóstwo jest jeszcze po wojnie zakopanych skarbów, jak na przykład ten złoty pociąg, bo on też jest pod Wałbrzychem, czyli całkiem niedaleko stąd. Wejście na zamek jest płatne, można zapłacić za przewodnika i iść razem z nimi całą grupą po wszystkich tych salach. Ewentualnie można sobie po prostu wejść na dziedziniec, pozwiedzać, pospacerować. Jest bezpłatny parking, więc to jest duży plus i duże udogodnienie. Co się stało, Kasia? No szukam wyjścia. Szukam jakiegoś tajemnego przejścia, ale nie widać, dobra, żeby było. Idziemy. Doszliśmy do końca i co? Ściana. Pokutne kamienie. Pokutne kamienie. Franciszek. I krzyżyk. Franciszek? Józef. Kim jest Franciszek? Księciem Suskim. A nie Łukasz jest księciem Suskim? Książę Łukasz, to ja jestem księciem Suskim. Już zapomniałem o tym. Kota Kulkę, patrzcie, się za mną śpi kota Kulka. Malutki. Biała księżniczka malutka, zamkowa. Już to duch kota. Nie żyje. Jaki śliczny. Widzisz, jak się rusza? Słyszysz? Zaraz obok zamku Czocha jest Tama. Możecie sobie tu podjechać, dosłownie to jest 2 minuty drogi. I tutaj tak to wygląda. Z tej strony jest taka Tama, a z tej strony jezioreczko. Z tamtej strony, za tym domeczkiem, jest kemping. Więc jak ktoś chciałby się zatrzymać na kempingu, to też można. Jakby ktoś z was chciał zamieszkać sobie w takim domeczku, który jest położony na Tamie, to jest za sprzedaż. Nie wiem ile kosztuje, ale można. Proszę bardzo, jak taki alchemik, domek alchemika.